Proszę Państwa, w dniach ostatnich coraz większą karierę robią nieznani sprawcy. Nawet pojawiły się fałszywe pogłoski, że w wyższych szkołach gotowania na gazie powstają specjalne kierunki kształcące nieznanych sprawców. No rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo jak pamiętamy, rozszczelnienie gazociągów bałtyckich nastąpiło właśnie w wykonaniu nieznanych sprawców. Wprawdzie Rosja, to znaczy zimny ruski czekista Putin, podejrzewał Ukrainę, Polskę i Stany Zjednoczone, ale przecież to nieprawda. Takie rzeczy to tylko mogły się wylęgnąć w takim mózgu, z nienawistnym mózgu zimnego ruskiego czekisty Putina, podczas kiedy wiadomo, że Stany Zjednoczone takich rzeczy nie robią, a tym bardziej Polska, która w ogóle jest krajem miłującym pokój, no i w ogóle, a już Ukraina to mowy nie ma, żeby coś złego zrobiła. Podobnie nieznani sprawcy zbombardowali, czy tam nie zbombardowali, czy wysadzili w powietrze fragment mostu między Krymem a cieśniną Kercz, mostu kerczeńskiego. No i początkowo prasa ukraińska, tu widać brak koordynacji nastąpił, prasa ukraińska, oczywiście niezależna i samorządna, twierdziła, że to jest akcja Służby Bezpieki Ukrainy. Służba Bezpieki Ukrainy nie komentowała tego, ani nie potwierdzała, ani nie zaprzeczała, ale pan Michajło Podolak, doskonały doradca prezydenta Zełenskiego, ten sam, co tam nagrodę Nobla tak skrytykował pokojową, więc pan Michajło Podolak powiedział, że to Putin wysadził sobie w powietrze most kerczeński. No to jak tak, to najprawdopodobniej byli to nieznani sprawcy. Jak widzimy, kariera nieznanych sprawców jest zapewniona w miarę jak będą stosunki międzynarodowe się rozwijały w duchu dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, to tym więcej zajęć będą mieli nieznani sprawcy. Proszę Państwa, dobre wiadomości chodzą parami, a nawet trójkami. Otóż dowiedzieliśmy się ostatnio właściwie, jaka jest sytuacja w naszym nieszczęśliwym kraju, a to za sprawą pana prezesa Glapińskiego. Otóż pan prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, że owszem, tu mamy takie rozmaite problemy, ale to wszystko dlatego, że jest za dobrze. To jest argumentacja podobna do tej, która jest stosowana przy globalnym ociepleniu. Jak jest zimno, to specjaliści mówią, że no owszem, jest zimno, ale to dlatego, że jest ciepło. Więc u nas tak samo. Jeżeli nawet tu i ówdzie jest źle, to dlatego, że jest dobrze, a nawet za dobrze. Pan prezes Glapiński powiedział, mamy za dużo pieniędzy, nie wiemy nawet, gdzie tam je wydać i tak dalej. No i to, co nam przypomina widok znajomy ten. No widok znajomy ten przypomina nam drugą połowę lat 70., czyli drugą część przerwanej dekady Edwarda Gierka. Otóż za Edwarda Gierka też tu i ówdzie pojawiały się przejściowe trudności, ale rządowa telewizja, zresztą wtedy innej nie było, bo panowała jedność moralno-polityczna narodu, więc rządowa telewizja wyjaśniała obywatelom, że to są tak zwane trudności wzrostu. Jest źle, bo jest dobrze, no a będzie jeszcze dobrze. No i tak, że tak powiem, byliśmy kołysani takimi uspokajającymi komunikatami, aż wreszcie wszystko się skawaliło, no i nie było innego wyjścia, żeby opanować jakoś sytuację, jak wprowadzić stan wojenny. No więc tutaj analogie są bardzo ciekawe, proszę Państwa, bo mówi się, że
ekipa dobrej zmiany to jest grupa rekonstrukcyjna historycznej przedwojennej sanacji. To wszystko to być może, ale sanacja jest chyba etapem docelowym, a na razie jesteśmy na etapie właśnie przerwanej dekady Edwarda Gierka, kiedy to występowały trudności wzrostu. No teraz trudności wzrostu, jak to nam wyjaśnił pan prezes Glapiński, już mamy. No a Sejm właśnie pracuje nad czymś w rodzaju stanu wojennego, to znaczy nad ustawą o ochronie ludności. Tę ustawę o ochronie ludności można streścić w trzech słowach. Rząd może wszystko. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl. No więc mamy wszystko, gra i koliduje, jak mówią gitowcy. Proszę Państwa, aż skoro jest za dobrze, to nic dziwnego. Rosjanie mają takie teraz, to nie jest odpowiedni etap na cytowanie jakichś rosyjskich powiedzeń, ale Rosjanie mają takie na okoliczność powiedzenie zżru biesiaćca. To znaczy, ze sadła się wariują, tam dokazują. No i rzeczywiście, skoro jest aż za dobrze, to nic dziwnego, że w Radzie Polityki Pieniężnej wybuchło coś w rodzaju buntu. Tam obóz zdrady i zaprzaństwa swoje wtyczki do Rady Polityki Pieniężnej wsadził, no i od razu mamy efekty. Taka pani profesor się zbuntowała i tam swoje sprawozdanie podała. No, pan prezes Glapiński grozi prokuraturą, bo to przecież niezależna prokuratura musi pilnować porządek, musi być i tak dalej. Nie wiem, jakie tajemnice może Rada Polityki Pieniężnej zdradzić, bo ja to już od razu tak pół żartem, ale pół serio spenetrowałem prawdę, jak funkcjonuje Rada Polityki Pieniężnej. Otóż tam rzucają monetą. Jak moneta upadnie i będzie orzeł, no to wtedy podwyższają stopy procentowe, a jak upadnie i będzie reszka, no to obniżają stopy procentowe. A jak moneta stanie na sztorc, to ani nie obniżają, ani nie podwyższają. O, tak właśnie było ostatnim razem, więc to jest proste. I za te wszystkie skomplikowane czynności, jak to ujawnił pan prezes Glapiński, członkowie Rady Polityki Pieniężnej pobierają wynagrodzenie w wysokości 37 tysięcy złotych miesięcznie. No daj Boże każdemu. Warto przypomnieć, proszę Państwa, że w okresie międzywojennym właśnie za sanacji to Bank Polski, który emitował pieniądze, był bankiem prywatnym, a nie rządowym. Rząd miał tylko 1% udziału w Banku Polskim. Nie dlatego, że już tego 1% nikt nie chciał kupić, tylko dlatego, że rząd chciał mieć jakiegoś swojego przedstawiciela tam w zarządzie. No, a politykę pieniężną regulował statut Banku Polskiego, skonstruowany przez profesora Romana Rybarskiego, takiego starego endeka. Starzy endecy, w odróżnieniu od tych późniejszych, to byli gospodarczymi liberałami. No i profesor Roman Rybarski, którego Niemcy potem zamordowali w Oświęcimiu, sporządził statut Banku Polskiego i tam jeden przepis regulował politykę pieniężną, mianowicie taki, że w taki sposób, że w każdym momencie ilość pieniądza obiegowego musiała mieć w 30% pokrycie w aktywach Banku Polskiego. Było to uzależnienie emisji czy podaży pieniądza na rynek od czynnika obiektywnego.
obiektywnie istniejącego i łatwo sprawdzalnego, bo to zawsze można było sprawdzić, jakie są aktywa Banku Polskiego. No i komu to przeszkadzało? No przeszkadzało to wybitnym ekonomistom, którzy tam w Radzie Polityki Pieniężnej rzucają monetą, a w wolnych chwilach się buntują. Proszę Państwa, jest dobrze, a będzie jeszcze dobrze, znaczy jest za dobrze, to już wiemy. No i tu jeszcze jedna dobra wiadomość, tutaj całemu krajowi grozi kryzys energetyczny z wyjątkiem Torunia, bo w Toruniu właśnie dzisiaj mamy 12 października, w Toruniu właśnie geotermia tamtejsza, to znaczy, że tak powiem, będąca w gestii zakonu redemptorystów, włącza się do systemu ciepłowniczego Torunia. W związku z tym w Toruniu nie trzeba będzie tam węgla, koksu i tak dalej, tylko geotermia, gorące źródła bijące z wnętrza ziemi. No i Gazeta Wyborcza nie może tego przeboleć, bo to znienawidzony ojciec Rydzyk tam tego geotermię zainicjował. Owszem, rząd tam sypnął złotem, zresztą jak na inne dzieła też, no ale to zamiast sypnąć złotem dla spółki Agora, to sypnął złotem, sypie złotem na znienawidzonego ojca Rydzyka. No widzimy, że dobrze nie jest, że w każdej sytuacji są plusy dodatnie i plusy ujemne. No gdyby to na geotermię toruńską miał pan redaktor Michnik, a to wtedy Gazeta Wyborcza nie mogłaby się nachwalić tej inicjatywy. No tak, to wiadomo, zawsze są plusy ujemne. Proszę Państwa, no i jeszcze trzeba, wypada odnotować bardzo duże, żeby nie powiedzieć największe wydarzenie towarzyskie dni ostatnich. Otóż był nim pogrzeb pana Jerzego Urbana, który umarł, był w wieku 86 lat. No i ten pogrzeb, oczywiście świecki, jakżeżby inaczej, na powązkach wojskowych zgromadził bardzo wielu żałobników. Wśród tych żałobników był między innymi były prezydent Aleksander Kwaśniewski. No i to wyglądało bardzo solennie, wszystko tak się zapowiadało bardzo solennie, ale ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się od recytacji wiersza Juliana Tuwima, w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby go w dupę pocałowali. No to tego chyba żałobnicy się nie spodziewali. Już myślałem, że uformuje się taki orszak na czele z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, żeby tutaj spełnić ostatnią wolę nieboszczyka, ale okazało się, że jest to niemożliwe, bo nieboszczyk wcześniej został skremowany, no i tam prochy się zmieściły w takiej stosunkowo niewielkiej urnie, a w tych prochach to nie sposób odróżnić, jaka część tych, które prochy są ze wskazanej części ciała. No i w związku z tym nie można było tej ostatniej woli nieboszczyka spełnić literalnie, ale za to spełniono ją, że tak powiem, w ramach przerzutni poetyckiej. Aleksander Kwaśniewski tam powiedział, że bardzo nie mógł się nachwalić Jerzego Urbana. A z kolei pan Hartmann, który biega za filozofa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ten Uniwersytet Jagielloński to chyba park jurajski wyjątkowy, no ale mniejsza z tym, więc pan profesor Hartmann powiedział, że Jerzy Urban pomagał opozycjonistom, chyba tym żydowskim tylko, bo innym to chyba nie pomagał. No ale widzimy, że również pogrzeby u nas zaczynają przypominać wesołe oberki. No to czegóż chcieć więcej? Czy Polacy chcieli niepodległości i w jaki sposób organizowali się do wojny polsko-bolszewickiej? Czy podczas walk powstawały obozy koncentracyjne dla Żydów? Gdzie podczas Bitwy Warszawskiej był Józef Piłsudski? Oraz kto stworzył i przeprowadził nowoczesną wojnę informacyjną?
Na te i inne pytania odpowiada książka Żydzi, Piłsudski, propaganda. Zakazana historia Bitwy Warszawskiej 1920. Książka dostępna na kapitalbook.pl.